Cześć, dobry wieczór, witam Was bardzo serdecznie na 60. wtorku z finansami, czyli naszym spotkaniu na żywo na Facebooku, w ramach którego rozmawiamy sobie o finansach. Dzisiaj z małym poślizgiem technicznym, za który bardzo Was przepraszam. Chyba wychodzę z sprawy, kochani, bo zwykle w tym miejscu, tak w ogóle to wspominam, że to jest nasze cotygodniowe spotkanie, no ale jak zdążyliście się już świetnie zorientować, to od kilku tygodni te nasze wtorki niestety są trochę w kratkę. No i co więcej, za tydzień, a być może nawet za dwa tygodnie wtorku z finansami ponownie nie będzie. Jaki jest tego powód? No to jest oczywiście związane z finalizacją prac nad moją książką o inwestowaniu, którą no, ja wydaję samodzielnie w modelu self-publish, a to wymaga ode mnie zaangażowania się w mnóstwo dodatkowych tematów, z których wcześniej nie zdawałem sobie w ogóle sprawy. Ale zanim opowiem Wam o tym więcej, przejdziemy do tematu dzisiejszego odcinka, opowiem Wam trochę więcej też o książce. Jedziemy z tematem dzisiejszego odcinka, on jest powiązany z książką i zatytułowałem go Czy inwestujesz świadomie, czy naiwnie, bo zajmując się finansami osobistymi od lat, miałem okazję współpracować z wieloma osobami i przyglądać się ich sytuacji finansowej. I choć sytuacja każdej osoby oczywiście jest trochę inna, no to zwykle ludzie realizują jeden z trzech finansowych scenariuszy w swoim życiu. I oczywiście stali bywalcy mojego bloga i wtorków z finansami doskonale te scenariusze znają. No ale ponieważ staram się dotrzeć do 15 milionów Polaków, a przybyło nam bardzo wielu nowych widzów i czytelników, dlatego przypomnę, dosłownie w minutę, przypomnę te trzy scenariusze. Pierwszy, oznaczony literką A, ten na samym dole, dotyczy osób, które wydają więcej niż zarabiają, a dziury w domowym budżecie próbują zasypać kredytami i pożyczkami konsumenckimi. No takie osoby po kilku latach stają się współczesnymi niewolnikami, harującymi na spłatę długu, więc ten scenariusz jest całkowicie bez sensu. Drugi scenariusz, oznaczony literą B, dotyczy tych osób, które wydają wszystkie zarobione pieniądze. Ich rola sprowadza się do pobrania wynagrodzenia i natychmiastowego przekazania swoich pieniędzy innym ludziom, dlatego nazywam ich beztroskimi przekaźnikami pieniędzy. Nieważne ile zarabiają, ponieważ sobie i tak niczego nie zostawiają, dlatego cały czas są biedni i to też doskonale wiecie. No i wreszcie ten trzeci, ten najwłaściwszy scenariusz, scenariusz, który jest coraz częstszy wśród czytelników mojego bloga, to jest ten oznaczony literką C, lecimy sobie do góry. On dotyczy osób, które zrozumiały, że pierwsze dwa scenariusze są bez sensu. Dla osób, które trzymają się zasad, które opisuję na blogu, więc dzięki temu mając z miesiąca na miesiąc coraz więcej pieniędzy i te osoby nazywam przytomnymi realistami. Nie mają oni problemów, one nie mają te osoby, czyli one nie mają problemów finansowych, ale mają nie lada wyzwanie, co robić z odłożonymi pieniędzmi. No, ale takie wyzwanie jest całkiem fajne. I słuchajcie, chciałem Wam powiedzieć, że jak dzisiaj sobie przeglądałem swoją skrzynkę mailową, to jak zaczynałem prowadzić blog w 2013 roku, to koncentrowałem się przede wszystkim na dwóch pierwszych grupach osób, pomagając im jak najszybciej wyrwać się z finansowego matrixa. To głównie z myślą o nich powstała ta moja pierwsza książka pod tytułem Jak zadbać o własne finanse. No i efekty tych działań są już bardzo dobrze widoczne, bo moja skrzynka mailowa pęka w szwach od super historii opisujących wasze zwycięstwa, a miejsce takich rozpaczliwych próśb o pomoc w wyrwaniu się z długów, no zaczęły wreszcie zastępować pytania o to, co robić z nadwyżkami pieniędzy. I właśnie dlatego ta moja druga książka, którą już kończę i która teraz spędza mi sen z powiek, dosłownie, słuchajcie, trzy poprzednie noce nie byłem w stanie przespać więcej niż 6 godzin. Nie wiem dlaczego. Wszystko pod kontrolą, wszystko dobrze, ale jednak ta zbliżająca się premiera chyba w jakiś sposób na mnie działa. Przedsprzedaż tej książki rusza już w lipcu, a książka dotyczy tego, jak skutecznie pomnażać swoje oszczędności. Skutecznie, czyli przez liczbę większą od 1. No właśnie, zwróćcie uwagę, jak ja często posługuję się słowem skutecznie. Nie staram się zasypywać Was finansowymi faktami czy zarzucać tonami informacji, tylko w bardzo świadomy sposób zbieram moją wiedzę, wyciskam z niej esencje z różnego rodzaju badań, z analiz, także z rozmów z wieloma ekspertami i potem staram się z tego zbudować taki spójny system, system, który sprawdza się w życiu mojej rodziny i który mogę podzielić się z Wami. I być może pamiętacie, że w pierwszej książce czekał na Was gotowy plan 10 kroków prowadzący za rękę od długów lub od braku oszczędności do finansowego bezpieczeństwa. I bardzo zależało mi na tym, aby ta druga książka, ta poświęcona inwestowaniu, była jeszcze ciekawsza i tak samo praktyczna, żebyście po jej lekturze nie tylko pogłębili wiedzę, ale mogli też zacząć działać. I takie podejście do mojej pracy wynika z faktu, że ja nie wierzę w to hasło, które teraz wyświetla się na ekranie. Nie wierzę w hasło wiedza to potęga. Wierzę za to w inne hasło, wiecie w jakie? W takie, że stosowana wiedza to potęga.
Sama wiedza to jedynie potencjał. Dopóki nie wykorzystamy jej w praktyce, niewiele nam ona pomoże. I to dotyczy także wiedzy inwestycyjnej. No i nie wiem, myślę, że ze względu na moje pasje i zainteresowania przeczytałem w życiu co najmniej setkę książek na temat inwestycji. Jeśli dodamy do tego praktyczne doświadczenia z kilkunastu lat pracy w branży finansowej, w tym blisko 6 lat w TFI, wiedzę zdobytą przy okazji zdobywania tytułu CFA i oczywiście z inwestowania środków mojej rodziny, no brak wiedzy nie jest dla mnie barierą, ale mimo wszystko dość długo miałem nie lada wyzwanie z tym, jak poskładać te inwestycyjne puzzle w coś, co pomoże pomnażać majątek mojej rodziny w polskich warunkach, a jednocześnie, żeby to było na tyle uniwersalne, żebyście mogli skorzystać z tego też w pełni wy, czyli najlepsi czytelnicy, słuchacze i widzowie na świecie. No i właśnie dlatego te ostatnie 2 lata poświęciłem pracy nad książką, która ma pomóc w połączeniu wiedzy inwestycyjnej z praktyką i pomóc wam w świadomym inwestowaniu. Dlaczego to takie ważne? No bo twarda rzeczywistość jest taka, że inwestować można świadomie albo naiwnie, tak jak w dzisiejszym tytule. A mówiąc bardziej dosadnie, mądrze albo głupio. Inwestowanie naiwne wygląda tak. W twoim życiu pojawiają się większe oszczędności i zaczynają parzyć cię w ręce. Męczy cię, że leżą odłogiem na marnej lokacie, no bo przecież powinny ciężko pracować. Szukasz zatem w internecie odpowiedzi na pytania, jak inwestować, w co teraz inwestować, w co warto zainwestować i tak dalej i wcześniej czy później trafiasz na jakiegoś guru i ten z ogromną pewnością siebie przedstawia, co będzie się działo w przyszłości na rynkach finansowych i dlaczego teraz najlepszą inwestycją będzie ta, którą właśnie tobie poleca. Nie wiem, specjalistyczne wykresy, fachowa terminologia, ten tajemniczy uśmiech na twarzy, jak tutaj na tym zdjęciu. No to wszystko nie pozostawia złudzeń, że guru wie coś, o czym tłum nie ma pojęcia. Do tego jakaś wpleciona w wypowiedź apokaliptyczna wizja dla rynków finansowych i mamy gotowy przepis na człowieka, który zapewni nam inwestycyjny sukces. Nieważne, że nikt nie weryfikuje, jak sprawdziły się jego prognozy z przeszłości. Ważne, że jest pewny siebie, że zna finansowy slang, więc puch, idziesz za jego radą, inwestujesz w sposób, który poleca. Oczywiście takie naiwne inwestowanie można też realizować w opcji offline, czyli idziesz do oddziału banku i rozmawiasz z doradcą klienta, którego widzisz pewnie pierwszy raz w życiu. No ale młody, uśmiechnięty, dobrze ubrany, bez mrugnięcia okiem poleca świetny produkt, który w ostatnim roku zarobił 10%, 20%, może nawet 50%. No i to nic, że ten doradca 2 lata temu był jeszcze zwykłym studentem i nigdy nie widział giełdowej Bessy. Pracuje przecież w renomowanej firmie, więc pewnie się zna. To nic, że nie rozumiesz, jak cała ta inwestycja ma działać. No ważne, że daje szansę na dobre zyski. No i pełen nadziei podpisujesz umowę i regulamin. Nie wczytujesz się w ich treść, no bo komu chciałoby się poświęcać godzinę na takie nudy? Spokojnie wpłacasz pieniądze, no i nagle zaczynają się dziać dziwne rzeczy. Ten złośliwy produkt jakby tylko czekał na twoją wpłatę. Przez chwilę tam przynosi zyski, a potem buch, nurkuje na łeb, na szyję. No to w panice wypłacasz resztki kapitału, zniechęcony obiecujesz sobie, że nigdy więcej nie wrócisz do tego kasyna. No, ale mija trochę czasu. Te przykre wspomnienia trochę się zacierają. Znowu masz odłożoną sporą sumkę. No i znowu ona się kisi na zwykłych lokatach. Do tego jeszcze dostrzegasz coś niepokojącego, czyli listę inwestycji, które przyniosły w ostatnich latach wysokie stopy zwrotu. Czyli podczas gdy inni zarabiali, ty stałeś z boku, no i ta świadomość już naprawdę boli. No to postanawiasz zatem spróbować ponownie, idziesz do kolejnego sprzedawcy marzeń i cykl się powtarza. Także jeszcze raz, ustalmy bardzo ważną rzecz. Naiwne inwestowanie nie jest dla ciebie. Nie ma sensu w ten sposób traktować swoich ciężko zarobionych pieniędzy. Dlatego ja proponuję wam inne podejście. Podejście, które nazywam świadomym inwestowaniem, a którego esencję spisałem właśnie tutaj w tych 7 punktach, które możecie zobaczyć na tym slajdzie. Czyli po pierwsze, dopóki nie masz niezbędnej wiedzy, lokujesz pieniądze w sposób bezpieczny. Tak, nie ma się co z tym spieszyć. Druga sprawa. Akceptujesz fakt, że inwestowaniem rządzą określone zasady. Zanim przystąpisz do inwestycyjnej gry, zapoznajesz się z tymi zasadami, bo nie chcesz popełniać głupich błędów ani pozwalać robić się w konia. Trzeba poznać te zasady. Nie można być zielonym, naiwnym inwestorem. Trzecia sprawa. Jak już znasz i rozumiesz zasady, no to ustalasz własną strategię dopasowaną do twoich potrzeb i do twojego apetytu na ryzyko. To jest też bardzo ważne. Każdy jest trochę inny. Czwarta.
Po ustaleniu strategii wybierasz dobre produkty inwestycyjne, które w możliwie tani, to jest bardzo ważne, tani sposób i efektywny sposób pomogą ci tę twoją strategię zrealizować. Dopiero teraz wpłacasz pieniądze. Wpłacasz je wtedy, kiedy rozumiesz, co i dlaczego znalazło się w twoim portfelu inwestycyjnym, a potem raz na kwartał ten swój portfel monitorujesz, jeśli trzeba wprowadzasz korekty na podstawie nowo zdobytej wiedzy, ewentualnie na podstawie zmian cen składników tego portfela. No i siódmy punkt, najważniejszy, resztę czasu poświęcasz się na cieszenie życiem. To jest to, co ja rozumiem przez światowe, pewnie też, ale przez świadome inwestowanie i do tego chciałbym was bardzo gorąco zachęcić, bo jeżeli takie podejście do inwestowania jest wam bliskie, no to lektura tej mojej najnowszej książki bardzo wam w tym pomoże. A książka ta, uwaga, będzie nosiła tytuł, no właśnie, za chwilę wyjawię po raz pierwszy, jaki będzie jej tytuł, ale najpierw zafunduję sam sobie chwilę grozy i niepewności. Na kolejnych slajdach pokażę wam coś, czego trochę się wstydzę. I nie ukrywam, obawiam się waszej reakcji. Te slajdy obnażą bowiem to, jak marnym talentem plastycznym obdarzyła mnie matka natura. Ale brak tego talentu nie powstrzymuje mnie w żaden sposób przed odważnym korzystaniem z prawej półkuli mózgu. I bardzo często, kiedy pracuję koncepcyjnie, to ilustruję swoje pomysły takimi właśnie bohomazami. Teraz wam je pokażę i wyjaśnię, w jaki sposób pomogły mi lepiej inwestować i wreszcie po raz pierwszy zdradzę tytuł mojej najnowszej książki o inwestowaniu. No dobra, dajcie znać emotkami, jak się pokażą te bohomazy. Słowo się rzekło, kobyłka u płota, uwaga. Dobra, oto pierwszy bohomaz, arcydzieło mojego wykonania. Tutaj bardzo proszę, powinien być w ogóle zalew w tej chwili wspaniałych emotek. To naprawdę rysowałem ja, nie moje dzieci. Słuchajcie, jako szczęśliwy mąż i ojciec dwóch córek wyobraziłem sobie czteroosobową rodzinę, która chce być finansowo wolna. No jeżeli taka rodzina ma długi konsumenckie, to rodzice są finansowymi niewolnikami. No, każdego ranka muszą harować na spłatę zobowiązań i ciężko zarobione pieniądze oddają wierzycielom. Wiem coś o tym, jak oglądaliście film o moich 5 finansowych błędach z przeszłości, to tam takie czasy też z mojego życia wspominam. No nic dziwnego zatem, że jak popatrzymy na ten rysunek, to tutaj te ludziki mają smutne miny, mama straciła, widzę, wszystkie włoski, to ze stresu, u nóg ciążą im te metalowe kule i w ogóle dzieci to w ogóle nie mają żadnych min. Nie ma żadnych wątpliwości, że pierwszym celem takiej rodziny powinno być jak najszybsze pozbycie się długów konsumenckich, bo po ich spłacie osiąga się taki pierwszy poziom wolności, czyli wolność od wierzycieli. Można wtedy pozbyć się tych kul, no i tego natrętnego typa, który z batem zagania nas do roboty. Więc zacząłem od takiego rysunku i potem szedłem sobie dalej. Zobaczcie. Pozbycie się długów jest bardzo ważnym kamieniem milowym na drodze do finansowego bezpieczeństwa i trzeba to bardzo docenić i cieszyć się z tego. Cieszyć się z tego, że wreszcie jesteśmy wolnymi ludźmi. Ale na tym nie wolno poprzestać. Nie wolno poprzestać, bo wokół czyha mnóstwo niebezpieczeństw mogących ponownie wpędzić rodzinę w długi. Awaria samochodu, zepsuta lodówka, nagła choroba wymagająca drogich leków, utrata pracy. Także rodzina bez długów, ale jeszcze bez oszczędności ciągle jest narażona na wiele niebezpieczeństw. Zobaczcie, że pomimo tego, że miny już nieco raźniejsze, że na głowie mamy, u mamy pojawiły się tutaj pierwsze włoski i w ogóle witalność tej rodziny zdecydowanie się poprawiła, no to jednak ten topór, piorun, miecz, który wisi nad nimi i te strzały zdecydowanie zagrażają. Taka rodzina jest wolna, ale niestety jeszcze bezbronna. Dlatego powinna jak najszybciej zbudować sobie ochronną cytadelę, czyli finansową poduszkę bezpieczeństwa, która będzie stanowić taką pierwszą linię obrony przed nieprzewidzianymi, ale kosztownymi wydarzeniami, które nieuchronnie zdarzą się w życiu każdego z nas. No i zobaczcie, jak wspaniale posiadanie poduszki bezpieczeństwa wpłynęło na nastroje naszej rodziny. Mama i tata spokojnie, uśmiechnięci, dzieci są tak szczęśliwe, że tutaj po raz pierwszy widzę, pojawiły się u nich małe nóżki, także ta finansowa poduszka bezpieczeństwa jest tym pierwszym z trzech portfeli, które musimy zbudować dla naszej rodziny. Jej rola jest jasno zdefiniowana. Ona stanowi rezerwę kapitału na wypadek różnych nieprzewidzianych zdarzeń, wymagających z naszej strony sporych wydatków. Także rodzina z poduszką bezpieczeństwa osiąga kolejny poziom wolności,
czyli może sobie spokojnie funkcjonować. Ale w życiu chodzi o coś więcej niż o spokojne funkcjonowanie. Dlatego idziemy dalej. Pieniądze powinny nam pomóc nie tylko w zabezpieczeniu bieżących potrzeb, ale także w osiągnięciu różnego rodzaju celów. I do najpowszechniejszych celów dotyczących niemal każdej rodziny należą na przykład odłożenie dodatkowych pieniędzy na własną emeryturę, czy nie wiem, przygotowanie środków na studia naszych małych dzieci. Musimy więc rozbudować taką finansową fortecę w taki sposób, aby również realizacja tych planów była w pełni zabezpieczona. Dlatego wokół cytadeli, tej pierwszej linii obrony, wznosimy jeszcze taki solidny mur obronny. Zobaczcie, jaka radość i spokój panują teraz w naszej rodzinie. Takie szerokie, bezzębne uśmiechy mówią same za siebie. No, bezzębne, bo nawiązujemy do średniowiecza. Dzisiaj byłoby ich oczywiście stać na najlepszą stomatologię estetyczną. I ten mur obronny, zabezpieczający środki na osiągnięcie naszych bardziej odległych celów, to jest drugi z trzech portfeli inwestycyjnych. Nazywam go portfelem długoterminowym. Jego skład oraz różne warianty dokładnie omawiam i opisuję w książce. To jest portfel, który ma nam pomóc spokojnie pomnażać kapitał w tempie przekraczającym, w przypadku mojej rodziny to jest około 3% rocznie ponad inflację, a jednocześnie ma wymagać od nas poświęcenia nie więcej niż tych kilku godzin raz na kwartał, aby sensownie tym portfelem zarządzać. Wiadomo jednak, że nie ma fortecy, której nie da się zdobyć, jeśli przeciwnik podejdzie pod mury i będzie mógł długo ją atakować. Pomyślałem zatem, że przydałoby się coś jeszcze. Wspaniale byłoby rozmieścić wokół murów obronnych takie koszary wojskowe pełne świetnie wyszkolonych żołnierzy. Na początku mógłby to być jakiś taki niewielki oddział, a docelowo sporych rozmiarów armia, która potrafi skutecznie odstraszyć każdego wroga chcącego się do tej naszej fortecy zbliżyć. Taki oddział pełen legendarnych rycerzy i zaprawionych boju harcowników mógłby wyglądać tak. I oto, proszę bardzo, cały obraz, trzy linie obrony. Co więcej, zobaczcie, na zewnątrz taką armię mogę przecież wykorzystać nie tylko jako właśnie tę trzecią linię obrony, ale także do powiększania swojego terytorium i swoich wpływów. Więc te koszary wojskowe na zewnątrz fortecy to metafora trzeciego portfela inwestycyjnego, który nazywam portfelem ofensywnym. I on dopełnia dzieła budowy finansowej fortecy, a jego zasięg, czyli liczebność i siła wojska tutaj w tych koszarach jest w zasadzie nieograniczony. I to jest portfel, w którym inwestuje w sposób bardziej agresywny. Rzućcie teraz okiem, jak różna jest sytuacja finansowych niewolników pogrążonych w długach od sytuacji tych finansowo wolnych ludzi zabezpieczonych trzema portfelami. Od bezbronności niewolnictwa do wolności, bezpieczeństwa własnej armii, która może zdobywać dla nas kolejne terytoria. I te powyższe rysunki, porównania mogą wam się wydawać trochę naiwne. Jak się jednak przekonacie, czytając już wkrótce moją książkę, taki mentalny model finansowej fortecy świetnie pomaga mi wytłumaczyć inwestycyjne zagadnienia w całej książce i właśnie dlatego, no taki będzie ostatecznie tytuł książki. Finansowa forteca. To jest książka, która pomoże wam podejmować dobre, mądre i świadome decyzje inwestycyjne. Jestem przekonany, że każdy, kto taką finansową fortecę dla swojej rodziny zbuduje, będzie bardzo, bardzo zadowolony. Kochani, już na zakończenie jeszcze kilka informacji dla was. Przedsprzedaż książki rusza 1 lipca. I te pierwsze dni promocyjne, najlepsze warunki, jakie w ogóle będą w historii, to będzie kilka dni, będą dostępne tylko dla osób, które zapisały się na specjalny newsletter książki. To są osoby, które dodatkowo otrzymują informacje o postępach, o tym, co tam się dzieje. Ja nie mówię o tym do wszystkich, no bo nie wszyscy są tą książką zainteresowani, ale bardzo polecam, jeżeli chcielibyście mieć tę książkę w waszej kolekcji się przeczytać, to jak wejdziecie na blog, u góry z menu wybierzecie książka, to tam będzie taki przycisk, z którego użycie można dołączyć do tej listy mailingowej i tam już wkrótce otrzymacie informacje nie tylko o postępach w książce, ale dołączając do tej listy również dołączycie do zamkniętej grupy na Facebooku, gdzie pokazuję kolejne wersje składu książki, ewoluujących wykresów, a już wkrótce pojawi się tam też projekt okładki. W przypadku projektu okładki, no nie pokazałem wam go jeszcze dzisiaj, bo cały czas te wstępne projekty mi nie odpowiadają, więc poszukujemy jeszcze, pewnie spróbujemy z jednym grafikiem, żeby nam taką okładkę dla finansowej twierdzy zaprojektował. Także bardzo serdecznie polecam, dołączcie do tego, będziecie naprawdę zadowoleni z tych warunków, bo nikt inny nie dostał lepszych.
I powiem wam jeszcze, że pochłania mnie ten projekt bez pamięci. Bardzo dużo wkładam w niego pracy, ale mam też taką wielką satysfakcję, że po 2 latach jest jeszcze coś. Jest taka książka, którą jak sobie myślałem kiedyś, że gdybym chciał się nauczyć inwestowania w prosty sposób, taki łatwy i mieć szybko tę świadomość, czyli nie uczyć się na własnych błędach, tylko szybko dowiedzieć się, dlaczego właśnie tak warto postępować ze swoimi pieniędzmi, jak brać pod uwagę cykle koniunkturalne, jak brać pod uwagę specyfikę różnych klas aktywów, jak łączyć je w portfel i jak dostosować do swojej sytuacji, no to myślę, że byłoby mi dużo, dużo łatwiej i wierzę, że tą kolejną książką również wam w tym wszystkim pomogę. To tyle na temat świadomego inwestowania. Zachęcam was bardzo gorąco, dołączcie do tego newslettera. No i bardzo wam dziękuję. Dziękuję wam za wyrozumiałość, za wsparcie, za to, że pomimo tego, że nie robię teraz spotkań wtorek we wtorek, tak licznie dzisiaj się pojawiliście. No jesteście super i życzę wam, żeby każdy z was za jakiś czas miał taką właśnie finansową fortecę zbudowaną dla swojej rodziny i mógł poświęcać się swoim pasjom i cieszeniu się życiem. A na zakończenie, bo tego nie mógłbym sobie podarować, to oczywiście to, co znajduje się w mojej skrzynce i no, słuchajcie, to jest, jak czasami już naprawdę jestem gdzieś tam zmęczony wieczorem po całym dniu pisania i taki wyprany z kreatywności, szczególnie, że teraz jest taki etap, że tam szukam, czytuję 4. raz, żeby znaleźć jakieś błędy, no to odpalam sobie tą moją skrzynkę mailingową i tam widzę od was takie oto perełki, jak na przykład to od Lucyny i Krzyśka. Marcin, 5 lat temu zaczęliśmy czytać twojego bloga. Robimy raz na kwartał podsumowanie wartości netto według twojego arkusza. Dziś wieczorem w komórce twoja wartość netto zobaczyliśmy po raz pierwszy 7-cyfrową liczbę. 1 026 193 zł. Zaczynaliśmy od 270 tysięcy w marcu 2015 roku. Uznaliśmy, że najwyższy czas podziękować tobie za to, że rozpoczęliśmy systematyczne oszczędzanie, inwestycje z głową. Zaczęliśmy odkładać na emeryturę IKE, IKZE, PPK. Mamy zbilansowany portfel oszczędności płynnych, średnio i długoterminowych. Kiedy w 2016 roku straciłam pracę i miałem wypadek, dzięki poduszce bezpieczeństwa udało się nam to przetrwać i sfinansować prywatną rehabilitację. Teraz, kiedy przez koronawirus męża firma praktycznie stanęła, nie denerwujemy się sytuacją, bo zdążyliśmy odbudować poduszkę i zapewniliśmy sobie dodatkowe źródło dochodu z najmu. Pozdrawiamy cię bardzo serdecznie. Lucyna, Krzysiek, ja was też bardzo serdecznie pozdrawiam. Bardzo wam dziękuję za te słowa. Jestem z was bardzo, bardzo, bardzo dumny i jestem przekonany, że już wkrótce ta wasza finansowa fortesa będzie tak potężna, że będziecie mogli już naprawdę w ogóle się nie przejmować finansami. O to chodzi, żeby nie przejmować się pieniędzmi, bo mieć ich tyle, żeby po prostu nie musieć o nich myśleć. Tyle na dziś. Dziękuję wam bardzo, bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.